Czy już mi słychać w ogóle? Czy cokolwiek tutaj w ogóle słychać, to dalej. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. To jest kolejna część Starszej Inteligencji. Jeszcze raz przypominam o Q&A. Prawy górny rok, tam możecie pytanka zadawać. Ostatnio skończyliśmy na tym, że byliśmy w stajni i tam się Starshine przewrócił i takie inne rzeczy. Ogólnie idziemy do biblioteki, bo tak powiedziała Linda, a jak Linda coś powie, to tak trzeba zrobić. Tak wiele się ostatnio wydarzyło. Linda odkrywała coś bardzo ważnego, ale Lisa ma wyrzuty sumienia, zostawiając Starshine samego w takim stanie. Kiedy dociera do szkoły, jest już późna noc, o tej porze uczniom nie wolno wchodzić do budynku. Mimo to Lisa po cichutku wślizgnęła się do środka. Szkoła jest zamknięta, a woźny pilnuje głównego holu. Muszę się jakoś wślizgnąć do biblioteki i porozmawiać z Lindą. Poza tym nie mam pojęcia, które drzwi prowadzą do czytelni. Muszę się podejrzeć, nie dając się przy tym złapać. Boże, jak ciemno. Czajmy się, żeby nas woźny nie zobaczył. Mamy bibliotekę. Cieszę się, że przyszłaś. Bałam się, że woźny cię nie wpuści. Chodź tutaj, muszę coś ci pokazać. Słucham, Linda. Słucham. Szukałam informacji na temat pana Sansa. Nie uwierzysz, czego się dowiedziałam. Spójrz na to. Bardzo stare zdjęcie. Ten mężczyzna stojący w kącie wygląda znajomo. Niesamowite! To zdjęcie ma ponad 100 lat, a ten facet z lewej wygląda dokładnie jak pan Sans. Masz rację, ale jak to możliwe? Spróbujmy dowiedzieć się więcej na temat pana Sansa i korporacji Dark Corp. W porządku, ale w bibliotece brakuje kilku książek. Pewnie jacyś zapominalscy uczniowie nie zwrócili ich na czas. W holu widziałam porozrzucane książki. Może to właśnie te, których szukamy. Cóż, nie zaszkodzi rzucić okiem. Przynieś je, a tymczasem ja to zajrzę się jeszcze w bibliotece. Bądź ostrożna i uważaj na woźnego. O, gwiazdka. Trzeba zobaczyć, gdzie jest ten... Boże, tam jest ten woźny. O! Boże, on idzie tutaj. Boże, on tutaj idzie. Gdzie on idzie? Jak on idzie? Jak on idzie? Tutaj, dobrze. Kolejna. Nic nie widzę. Książka kolejna, Boże drogi. Jak on idzie? Gdzie on idzie w ogóle? On będzie po tych schodach wchodzić? Błagam, nie. Dobra, on wchodzi po tych schodach w ogóle. Dobra, on idzie. Ciekawe, w którą stronę skręci. On chyba idzie, no. On chyba idzie tam, gdzie ja... Ale... Co? Co on robi? Gdzie ty chodzisz? Dobra, chyba stążę. Mam nadzieję, że stążę. Jest jedna. I jest jakaś przede mną. Ale ja jej za bardzo nie widzę, nie wiem. Widzę ją, Boże kochany, ona tam leży. Szybko. Jezu, szybko. Okej, misja oficjalnie wykonana. Świetnie, to bardzo ciekawe książki. Nowe wskazówki prowadzą do bardzo interesujących wniosków. Potwór morski niezwykły. Jest też nasz pan Sanders. Tutaj figuruje jako pan Sanders. Dnia 11 grudnia. Ja znam tą historię, ja ją czytałam kiedyś na Wielkiej Księdze Jorvik. Ten, kto jest ze mną dłużej i ogląda moje wszystkie filmy i je wszystkie pamięta. W ogóle nie wiem, czy jest taka osoba, czy taka osoba istnieje, kiedykolwiek będzie istnieć. To też to znam. Jeżeli to widziałam, bo ja kiedyś czytałam na Wielkiej Księdze Jorvik. To też kiedyś czytałam, to też znam. Te zapiski pochodzą z okresu pierwszych odwiertów w Jorvik. Wtedy korporacja nosiła nazwy Depcor. Ten artykuł mówi o wypadku w czasie odwiertów. Jeżeli bardzo wam zależy na przeczytaniu tego, to możecie sobie najwyżej zatrzymać, albo też w internecie znaleźć, jak już naprawdę musicie. Kolejne incydenty na terenie Depcor. Wygląda na to, że prace zostały wstrzymane w 1904 roku. Spójrz na to! Historia konia zwanego Little Starshine. Ta zbieżność imion przyprawia mnie o gęsią skórkę. No i co?
Telefon dzwoni, Boże drogi, co tu się dzieje? Halo? Lisa, czy Linda jest z tobą? Musicie natychmiast przyjść do stajni, stało się coś strasznego. Tak, ukończyłaś trzeci poziom. To było dosyć krótkie, aczkolwiek postaram się to jakoś fajnie zmontować i myślę, że będzie spoko. Dziękuję wam bardzo serdecznie, ja się już z wami żegnam i popatki.